Hej, cześć, cześć, witam was w kolejnym odcinku Zagrajmy w League of Legends. Ja nazywam się oczywiście Kerlik. I mamy taką oto sytuację. Musimy sobie poradzić, ponieważ nasz Alekery jest offline. Moment, trinket. Pyk. Nie wiem jak to będzie, ponieważ no bez Queen to ja tam nic nie zrobię. Zobaczymy, będę musiał stać pewnie pod wieżą i po prostu nic nie robić. Dobra, Queen zrekonektowała, więc miejmy nadzieję, że jakoś szybko się ogarnie. Weźmiemy sobie pierwszego heala i uciekamy od razu na linię. Czemu gram supportem? Ano w nowym sezonie, tak stwierdziłem sobie, a zagram supportem, ponieważ co oni mają? No, Gangplanka na supporcie. To jest interesujące. Na razie sobie zgarniemy farmę. Póki nie ma tamtego gościa, no niestety mój ping skacze, więc miejmy nadzieję, że to się jakoś ogarnie. Ja będę maksował heala. No problem. Będę maksował heala. Że to jest strasznie agresywna, ale to może i dobrze. Queen powinna sobie z nią poradzić, jeśli będzie wiedziała jak ją skontrolować. Ja wiem jak grać przeciwko Vayne, jak gdy gram Queen. Nie wyszło to trochę. A dobra, ładnie poszło. Teraz dostała na ryj. Teraz bombelka. Potem gram sobie supportem ze względu na to, że chciałbym sobie pogadać trochę o zmianach. Strasznie mi się podoba nowa rola supporta. Znaczy rola jest ta sama, ale trochę się zmieniło, jeśli chodzi o... No, ona jest na dobicie. Ta Vayne jest na dobicie, mogłem do niej... Gdybym ją tylko w bąbelkę wziął. Gdybym ją tylko w bąbelkę trafił. Ja no, Queen generalnie powinna ją zniszczyć. Jest tyle zmian, że ciężko mi... że nie wiem od czego w sumie miałbym zacząć, żebym... czy o czymkolwiek mówić. First Blood poleciał. Weźmiemy sobie już E. Queen, podejść trochę bliżej tej Vayne. To się uleczę. Albo i nie. Wziąłem sobie Ancient Coin, czyli tą starożytną monetę. Nie wiem jak to jest w polskiej wersji, nie wiem jak to się nazywa. Daję to tam golda, gdy minion przy nas ginie. O mój Boże. No dobra, nie bardzo trafiłem tym. Dobra, postawimy sobie tu trinketa, właśnie, trinkety. Jako support można, myślę, że można brać trinketa tego żółtego. Niestety, no Shady Kry nie wziął trinketa. Queen, trinket. Chyba zapomniałam, jeśli chyba ludzie nie są do tego przyzwyczajeni, bo to jest drugi dzień, bo nowym patrzę. Powinienem ją zabić. Właśnie. Dobra. Cały czas gadałem o tych wszystkich nowych itemach dla supportów. W ogóle Nami jest teraz strasznie fajna. Dawno mi się tak dobrze nie grało Nami. I znowu przez tą całą akcję tak się zacząłem skupiać na tym, co się dzieje w grze, zamiast rozmawiać z wami. Znaczy rozmawiać do was, mówić do was, rozmawiać do was, tak? No właśnie, ten gold mi leci, a miniony sobie giną. To jest po prostu genialny item jak dla mnie. Jeden jest chyba najlepszy z tych nowych. Postawię do Warda. Nie wiem kogo mają w dżunglu, nawet Nautilus. Może być groźnie, może być nieciekawie. Pokniemy sobie tego.
A, nie to. Chciałem dać jemu. Jeszcze się motam tu nami. Chciałem sobie potkę od many. W sumie moglibyśmy cofnąć. Right back. Ona sobie nabije trochę level. Be careful. Czy jakoś tak. Rozwiniemy sobie ten item na jeszcze trochę lepszy, to chyba wtedy leci 5 golda za każde zabite. Za każdy zabity minion. Za każdego zabitego miniona. I tak, kupimy sobie to. Jakieś potki. Możliwe, że od many. I od many. Dwie od many. Queen, mówiłem ci, uważaj. Czyli pisałem w sumie. Zginie. Told you, man. To było głupie strasznie ze strony tej Queen, co zrobiła. Mogła się stać z tyłu i po prostu czekać na rozwój sytuacji. Dobra, jakoś poszło. Zrobiliśmy tego gunplanka. Nie wiem jakim cudem. Teraz dostajemy 5 golda za każdy martwy minion. Za każdego martwego miniona. Dlatego ten item tak mi się podoba. Plus mamy złoto 2 golda na 10 sekund. Nie jest to dużo, ale plus tam jakieś tam runy. No i ta pasywka z tymi minionami. No musimy dużo stać przy farmie. I w dodatku działa to tylko na miniony, nie działa to w dżungli, na neutralne stwory, więc też nie do końca. Mamy też inne itemy od Golda, jest Frost Fang. Czyli co 10 sekund użycie spela bądź zaatakowanie czempiona, tak, daje nam 8 Golda. Plus mamy 4 golda na 10 sekund. To jest zdecydowanie więcej niż... Znaczy pasywnie jest to zdecydowanie więcej niż w przypadku tego naszego teraz już medalionu. Medalionu nomada. czy coś się jeszcze więcej zmieniło? Zaraz. Musimy postawić tu warda, więc ogarnijmy sytuację. Dobra, zostawimy sobie te... Albo nie. Postawarduję tutaj smoka. I teraz tak, 22 sekundy do ulti. Dobra, już teraz 6. Mam strasznie dziwne lagi, nie wiem czemu, nie wiem czym jest to spowodowane. Dobra, idzie Nautilus. Więc pewnie będzie mi się dziwnie grało. Już mi się dziwnie gra. Dobra, w miarę się to uspokoiło. Ostatnio zauważyłem, że tak dziwnie mi skacze ten ping. Rozwiniemy sobie E. Trinketa sobie ustawiłem pod... Jejku, jak się nazywa to? Tylda? Chyba Tylda to jest. Inicjacja. Shit. Co wy robicie? Oh my god! Oh fuck! Co oni w ogóle zrobili? To było bez sensu. Co
sobie kupić? Chyba Ruby Stone'a kupimy. Albo nawet buty Ruby Stone. I... o, Z wpadł na bota, widzę. Chyba będziemy musieli kupić... jak to się nazywa? Locket of Iron Solari. O! Czyżby mi... nie... to niemożliwe. Dziwne. Dziwię się, że zaczęły mi działać ustawienia. Ale to też niemożliwe, bo... Recommended Support. Support to jest chyba moje ustawienie, a rekomendowane to jest... rekomendowane, no to wiadomo. Wow, Kin w końcu coś ukuła. Mamy 250 golda z zabijanych minionów. To całkiem szybko leci. No tego musimy często, cały czas właściwie być na linii. Im więcej jesteśmy na linii, tym więcej golda dostajemy. Kolejnym itemem od golda jest... Relic Shield. Basic attack, execute minion below 200 HP. Aha, czyli... co? Podstawowe ataki zabijają miniony, które mają poniżej 200 życia. Na to wychodzi. Zabicie miniona leczy naszego sojusznika o maksymalne 2% zdrowia i daje im plus 5 golda. No, czy to się co 30 sekund tworzy? Jakby regeneruje. No. Nie mamy warda, ale nie wiem jak podejść i za bardzo zwardować. Tu postawimy trinketa. Trochę mamy mało manę, łykniemy sobie podkę. Dobra, całkiem nieźle nam to poszło. Tylko nie powinno go zabić. I ładnie poszło to, całkiem. Lepiej się wycofaj, bo nie wiadomo gdzie jest jungler yo-yo. 130 many. Dobra, wardujemy tutaj. Wardujemy tutaj. Trzy wardy postawione w sumie już. Razem z trinketem, bo trinket też się liczy, więc... niby tu mam jeszcze jednego warda w zapaście, ale... aha, trinket zniknął już, okej. Gdy ten już ulepszymy item na maksymalny poziom, to zyskujemy sobie... dobra, wycofaj. To zyskujemy jakby taką szurlejkę. Znaczy nie trinketa. Chodzi mi o ten item, o nomada. O medalion nomada. To zyskujemy szurlejkę. Dostajemy aktywkę. 40% movement speeda na 3 sekundy. To jest bardzo fajne. Dlatego ten item tak mi się podoba, bo ma tą szurlejkę. Kurde, moglibyśmy już to ulepszyć. Znaczy to. Ta szurleja będzie boska. Na samym początku mieć szurlejkę i cały czas gold przybywa, to jest po prostu genialne. W końcu support czuję, że ma, spełnia jakąś taką większą rolę i cały czas jednak nadrabia, nie pozostaje w tyle z całym, w porównaniu z całym swoim teamem. To jest po prostu świetne. Nie wiem, po co zmarnowałem manę na leczenie, ale whatever. W przypadku Relic Shield'a dostajemy aktywkę. Aha, pożar 20% twojego zdrowia. I daje 10% shield'a twojego maksymalnego zdrowia. Dobra, idziemy pomóc tutaj naszej drużynie.
Dobra, ładnie to wszystko poszło. Trochę się zamotałem, ale się mogę wydawać, że wyjdzie. Postawimy tu świeżego warda i tutaj, żeby to już wszystko się odnowiło. Zapomniałem o tej szurlejce mojej, więc w czasie team fightu mogłem to jakoś rozegrać inaczej. No ale tak czy siak nie wyszło najgorzej. Ten item... no nie wiem... Nie wydaje mi się aż tak super dobry. Chociaż mogę się mylić. I pewnie się mylę. Uleczymy się. Jak widać, ping mi skacze, więc to wszystko jest takie dziwne, opóźnione. Gangplank, nie wiem czy zrezygnował, czy poszedł dawczyć, czy poszedł do dżungli, nie mam pojęcia. Dobra, ja nie mam many. Więc się cofam. Zatko ten item daje nam 20% cooldownu, czego niestety ten nie daje, ten daje tylko 10. Jeszcze nie próbowałem tych wszystkich itemów. Muszę szczerze mówiąc popatrzeć, jak one działają tak już w praktyce. Queen by wygrała tę wymianę, gdyby wcześniej się zamieniła w ptaka. Z Queen trzeba być ostrożnym, jeśli gram przeciwko Vayne. Można z nią wygrać, ale to trzeba bardzo podstępnie zrobić. Ta wieża padnie, ja już tu nic nie zrobię. Trzeba to bardzo podstępnie zrobić. Trzeba zamienić się w ptaka i nie można zużywać do skoku. Trzeba po prostu podlecieć do Vayne. Oślepić ją. A jeśli ona nas odepnie, to wtedy właśnie doskakujemy. Nie można zużywać... nie można zużywać doskoku, zanim ona zużyje swoje dopnięcie. Jeśli dobrze mówię, bo już zaczynam pierdzielić od rzeczy. Vayne 7-4, not good. Możemy zniszczyć tą wieżę, mamy smoka na zabicie. Idzie tu Vayne. No to spierdzieliłem ostro. Ty, Queen, bij tą wieżę. Dobra, Gangplank sobie chyba darował. Dobra, jakoś to poszło ładnie. No, szkoda, że tego Gangplanka nie ma. Nie lubię, gdy ktoś dziawczy, naprawdę nie lubię. No, ale chyba niestety nic się na to nie poradzi. Moglibyśmy zrobić Drake'a. W sumie. No, chodź na Drake'a, zrobimy go. W sumie niech mnie bije, wtedy Queen nie będzie tracić szybkości ataku. Dobra. Fajnie, że ludzie stawiają te trinkety, to mi się podoba. Dobra, kupimy sobie Locked of Iron Solari. Of the Islands Iron Solari.
I idziemy na Mida. Mida, bo w sumie ten bot jeszcze jakimś cudem stoi, 24 życia ma wieża. Buty moglibyśmy sobie kupić w sumie Ionian? Ionianki? Sam w sumie nie wiem. Użyłem tylko mojego... Mam taką szulejkę. Oj, Queen powinna... Ta Queen jest strasznie dziwna. Ten Zed w ogóle chyba nie szali, w ogóle patrzy się chyba na tą Vayne, biegnie jak opętany. Chyba uratowaliśmy ją, myślę, że nie miałaby szans. Mogłaby zginąć, gdybyśmy nie użyli naszego ultimate'a. Ciekawi mnie, co tutaj jest za aktywka. To już chyba jest niestety GG, ze względu na to, że ten gang nagawczy. Trzeba go będzie zreportować. Dobra, Queen zginęła. Ja trochę zapomniałem o tym lokecie, ale chyba i tak by jej nie uratował. Na mi w tej chwili bardzo fajnie mi się gra. Tu już mamy z tego 200 gol, 900 gol na ponad. Co jest całkiem sporo w sumie, jak na 24 minutę. Generalnie z buildem nie stoimy tak źle. Mamy raz, dwa, trzy, cztery itemy, w tym loket, który jest całkiem drogi. Plus mamy jeszcze 1600 golda, za które możemy kupić Mikela albo prawie Twin Shadows, które chyba jest teraz tańsze niż wcześniej. Dobra, widzę, że się poddali. No niestety, za długo nie mogliśmy sobie porozmawiać i pogadać o tym wszystkim, co się zmieniło za bardzo w supportach. Znaczy, co się zmieniło w supportach w ogóle. No dla mnie te zmiany są zdecydowanie na plus. Tutaj jest... No rola supporta rzeczywiście teraz się sprowadza do czegoś więcej niż tylko sobie stania i rzucania speli. Czy... Może inaczej. Rola jest podobna, tylko ma się uczucie, że robi się jednak coś więcej, bo cały czas ten nasz poziom rośnie równo z mniej więcej z naszymi członkami drużyny, plus ten gold nasz jest mniej więcej wyrównany z resztą naszego teamu, co zresztą chyba zobaczymy sobie, jak to będzie w podsumowaniu, ile będę miał golda w porównaniu do mojego teamu. Okej, okay, tak mniej więcej prezentuje się moje złoto. 8300, gdzie Queen miała 9300, a reszta miała 8, tu Jax miał 8, mając farmę 165 plus 6 killi. A ja miałem tylko 2 kille, 18 farmy, a miałem tylko 400 golda mniej niż on. Tutaj też właśnie wchodzą do gry te killy streaky, czy w sumie assist streaky, czyli im więcej mamy asyst, tym więcej golda dostajemy, jeśli się nie mylę, co zostało chyba wprowadzone również w tym przedsezonie, czwartym przedsezonie. Support zdecydowanie na plus, te wszystkie zmiany. Ja już drugi raz gram, drugi raz gram nami,
i drugi raz poszło mi bardzo dobrze. Ze względu na to właśnie, że cały czas nadrabiałem, że cały czas utrzymywałem się na poziomie mojego teamu. Miałem tutaj 13 level, Queen miała 12, ale Queen miała taki level ze względu na to, że awczyła. Jax mimo wszystko miał tam ten 15. U nich mniej więcej podobnie. Dżungla trochę dała dupy, ale niestety w chwili obecnej jak się junglerem trochę odstaje od reszty, to ciężko jest nadgonić. Niby powinno być łatwiej, bo z tego co wiem, to te miniony w chwili obecnej się skalują, tak jak w Skyrimie na przykład. Skalują się do średniej poziomu naszego teamu. Tak w ogóle to sobie zreportujemy tego Gangplanka. Nie wiem za co, Assisting Enemy Team. Nie wiem dlaczego on wyszedł. Nie mam pojęcia, ale z reguły tak reportuje. Trochę to dziwnie w ogóle ten matchmaking zadziałał, bo mam tutaj ludzi ze srebra, z trzech. A u mnie chyba tam dwóch ma golda, ja mam platynę, nie wiem jak reszta. Queen ma 300 gier, a Jax 300, raczej 500. Dziwna to średnia, w każdym razie ten matchmaking i tak jest do dupy jak dla mnie. To był normal swoją drogą, bo póki co nie chcę grać rankedów, muszę się po prostu rozeznać z tym sezonem i tak samo chcę dać czas przed sezonem, tak samo chcę dać czas ludziom, żeby to ogarnęli, bo mogą nie ogarniać i trochę się boję tracić punkty bez sensu.